Także widzicie Państwo, no jesteśmy w Warszawie cały czas, prawda? I Rotunda, i Marszałkowska. I co oni tak stoją? Żebrzą. Także wiecie Państwo, dzień żebraka. No, co tak stoją, co tak stoją? Żebrzą. Także proszę Państwa, ulica Marszałkowska. Idziemy wzdłuż, jakby, czy równolegle do ulicy Marszałkowskiej. A co oni tak stoją, co oni tak stoją? Żebrzą. Ci, co tak stoją, żebrzą. Nawet może i leżą, nawet i siedzą. Dzień żebraka. Także wiecie Państwo, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, tutaj pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim, Czechosłowacją, no to przecież można stąd odjechać. Gdzie? Można odjechać do Anglo-Ameryki. Białystok można odjechać. Na przykład, proszę Państwa, tam gdzie jest prawo i sprawiedliwość, ale to naprawdę, bo tutaj dzisiaj o samych kłamstwach słyszałam, do Anglo-Ameryki, Białystoka. Gdzie? 185 km stąd. Przecież daleko. Przecież to nie jest tu, za Wisłą rzeką. To jest bardzo daleko. To nawet być może jeszcze gdzieś za Bugiem. Jeszcze. Także proszę Państwa, jest i rozpiska, że daleko. Jest i ta informacja i inna, że stąd, z Pałacu Kultury Stalina i Lenina, daleko, z Polski, daleko, a tak to polska flaga, daleko. Także jesteśmy tutaj w Żebracznicy Wielkiej, na Mazowszu, gdzie się stoi, gdzie się leży, gdzie się siedzi, gdzie się wisi i się żebrze. Pasta stara, Państwo zobaczą, stare budynki. No, kopcą żebracy, wrzeszczą żebracy, krzyczą do tacy. No tak więc mówię do Mareczka, jeżeli ty tak wrzeszczysz, że aż mi ucho boli, przecież w autobusie nie będę się drzeć i tramwaju stołecznym. To trzeba mieć na tyle wyczucia, że jak coś tu burczy, że jadę tramwajem, to po co to się drzeć? Przecież nie będę się drzeć, bo zaraz pół Warszawy się ogląda. Polacy się bardzo chętnie oglądają. No, także proszę Państwa, wtedy, kiedy też i oglądają się, to żebrzą. Polska flaga wszędzie, Polska. Tak, ja już, ty już, my już, wy oni, już, ci oni. Warszawa, wszystkiego ciekawa. Górniak tu, występowała cyganeczka, która na drugą pozycję Polskę wywindykowała w Unii. Nie w Unii, tylko po prostu na Eurowizji. Także proszę Państwa, tablica jest, gdzie, co i jak jechać do Anglo-Ameryki. Białystok i niechczyny idą za Waszymi myślami. Pojechać do Anglo-Ameryki. Białystok i zobaczycie tam cerkiew, wejdziecie do cerkwi, a tam dopiero, gdzie no, do Anglo-Ameryki. Białystok przecież już stąd widać, prawda? Do Anglo-Ameryki. Białystok, tam stoją po 4 godziny w cerkwi i śpiewają. A tutaj jak stoją, to żebrzą. Jak siedzą, leżą, wiszą, to żebrzą. Także jeden odjeżdża do Anglo-Ameryki. Białystok szybciutko przyjechał. I drugi do Anglo-Ameryki. Białystok, co zresztą Państwo zobaczą, widać. No. Zapraszamy, proszę Państwa, do reklamy. Do Anglo-Ameryki. Białystok. A tutaj będzie Cingarella, wioska żydowska. O, Białystok, widzicie Państwo. Nasza kamera dobrze widzi. Radio Tok FM, Euroconchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Pojechał właśnie do Anglo-Ameryki. Białystok.